Dzień dobry, Paweł Pawłowski, to jest program Newsroom w wirtualnej Polsce, a ze mną pani profesor Monika Płatek, specjalistka w zakresie m.in. prawa karnego wykonawczego Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To skoro taka, a nie inna filiacja, to muszę zadać to pytanie, czy każdy więzień w Polsce może poddać się głodówce, powodując powiedzmy uszczerbek na swoim zdrowiu i tym samym liczyć na ułaskawienie prezydenta? Nie, nie każdy więzień w Polsce może liczyć na ułaskawienie prezydenta, chociaż teoretycznie to jest prerogatywa, więc uprawnienie prezydenta, które jest pewną ostatecznością, jest obwarowane pewnymi warunkami, między innymi czas do końca kary, między innymi nadzwyczajne okoliczności, zachowanie w trakcie wykona wykonania kary, naprawienie szkody. Żal, skrucha, przyznanie się do błędu to wszystko może być wzięte pod uwagę. Stan zdrowia rzeczywiście również może być wzięty pod uwagę czyli każdy więzień, bądź rodzina, bądź sam prezydent mogą wystąpić mogą zadecydować o rozpoczęciu takiego procesu, ale jest to sytuacja nadzwyczajna. Ułaskawienie jest ważnym elementem całego procesu. Jest taką ostatecznością nie powinno być nadużywane w celach politycznych i po to, aby niszczyć porządek prawny w kraju. A to zostało nadużyte pani zdaniem? Zdecydowanie tak. I nie dlatego, że prezydent skorzystał z prawa łaski, ale dlatego, w jaki sposób to zrobił. To znaczy, kwestionowanie, kwestionowanie wyroku, wydanego przez sąd. Lekceważenie wymiaru sprawiedliwości, lekceważenie porządku prawnego, lekceważenie faktu, że te osoby zostały skazane za popełnienie bardzo poważnego przestępstwa, a w zasadzie szeregu przestępstw, ale rzucenie na kogoś podejrzenia w sposób świadomy, robienie sprawy, wkopywanie kogoś, oczernianie, na dodatek wykorzystywanie do tego całego aparatu państwa. I jednocześnie narażanie nas na to, że w tym czasie korupcja w kraju kwitnie, ponieważ ci dwaj panowie nie potrafili żadnej sprawy wykryć. Oni potrafili wykrywać tylko to, co sami zrobili, rzucając podejrzenia na innych, niszcząc ludziom życie, a z drugiej strony załatwiając sprawy polityczne, chcąc się pozbyć na zlecenie kogoś, kto był w rządzie. Zobaczmy, że leper nie żyje. I teraz, do jakiego stopnia fakt, że leper nie żyje jest powiązany z tą sprawą, to jest odrębna rzecz. Natomiast tego typu działania są niezwykle niebezpieczne, bo nie tylko nie, nie gwarantują nam państwa bez korupcji, ale nadatek sprawiają, że nie możemy być bezpieczni, bo instrumenty, które mają nas chronić, są wykorzystywane do tego, żeby ci, co są u władzy, byli bezkarni i mogli realizować swoje pomysły, łamiąc prawo. Pani profesor, ale czy to nie jest trochę tak, że kwestia ułaskawienia jest po prostu prerogatywą prezydenta i trochę nic nam do tego, jak prezydent z tego uprawnienia korzysta? Nie, ponieważ jesteśmy w kraju, w którym już nie rządzi Henryk VIII, ani nawet. Polscy królowie, czyli to nie jest sytuacja, w której jesteśmy poddanymi króla i mamy robić to, co król chce i jak chce, to może nam ściąć głowę. Ale przepraszam, muszę wejść w słowo. Julia Przyłębska mówiła, że to jest takie monarsze uprawnienie prezydenta, że prezydent zachowuje się tutaj jak król. I no nic właśnie, chyba do tego. Ale nie mamy królów i nie mamy monarchii. A Julia Przyłębska e, powinna zastanawiać się nad tym, co mówi. To jest pewna pozostałość, ale pozostałość nie po to, by król, prezydent robił co mu się chce, tylko po to, by również w ramach tego dbać o praworządność. Mieć, tą, mieć, mieć możliwość w wyjątkowych wypadkach skrócić wyrok, zmienić wyrok. Proszę zobaczyć, że nasze oburzenie, że poprzedni prezydent. Kwaśniewski zastosował prawo łaski w stosunku do swojego kolegi, który naraził funkcjonariuszy państwa na zagrożenie ich życia. Był bardzo mocno krytykowany, ale Kwaśniewski nie pozwolił sobie na to, żeby po pierwsze ułaskawić w ten sposób, aby w ogóle znieść warunki, znieść tą karę. Ta kara została zamieniona, końcówka kary została zawieszona, ale warunek, który tam był przy Panu sobotce, mówiący o tym, że on nie ma prawa przez określony czas startować i uczestniczyć w życiu politycznym, nie został naruszony. Nie, nie, nie posunął się prezydent do tego, aby niszczyć podwaliny państwa prawa. To, co robi obecny, Człowiek, który zajmuje to stanowisko, pan Andrzej Duda, tak naprawdę niszczy podwaliny państwa prawa. Niszczy nam fundamenty, na których stoimy, i sytuacja jest inna. To nie jest tak, że pan prezydent może z nami robić, co chce. To jest tak, że pan prezydent ma obowiązek trzy obowiązki: pierwszy, najważniejszy strzec konstytucji strzec porządku konstytucyjnego. Konstytucja. Ogranicza demokrację w tym sensie, że ci, którzy są u władzy, mogą realizować swoje programy, ale w ramach konstytucji, nie mogą poza te ramy wykraczać. W momencie, kiedy strażnik konstytucji, który na konstytucję przysięga, pozwala sobie na to, żeby łamać zasady, tak naprawdę nie tylko pokazuje nam środkowy palec, nie tylko pluje nam w twarz, ale przede wszystkim zagraża naszemu bezpieczeństwu. Ale sekunda, Michał Dworczyk, obecny tutaj w studium nie dalej jak dwa tygodnie temu bodajże, w rozmowie ze mną powiedział, że w Konstytucji nie ma zapisu co do tego, że ułaskawiać można tylko prawomocnie skazanych. Okej. Okay. Zniesiecie Państwo trzy artykuły w Konstytucji. Konstytucję czyta się w całości. A nie wyjmując poszczególne słowa. Jest artykuł 139, który mówi: Prezydent Rzeczpospolitej stosuje prawo łaski. Kropka. Drugie zdanie mówi: Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Już tu widać, że mowa jest o osobach skazanych. A artykuł 42, Panie Dworczyk, mówi w punkcie trzecim: Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina. Nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Prezydent nie może zastosować prawa łaski do osoby, która nie jest skazana. Nie jest skazana osoba, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem. Wyrok pierwszej instancji staje się prawomocny wtedy, kiedy nie zostaje zaskarżony do drugiej instancji. W Polsce mamy porządek dwuinstancyjny i jest trzecia instancja kasacyjna. Gdzie mówimy o pewnych naruszeniach reguł postępowania. Ale dwie instancje to jest nasze prawo. To jest to, że jeżeli pierwszy sąd coś orzeknie i się zgodzimy z tym wyrokiem, to po tym pierwszym wyroku on się staje prawomocny. Ale jeżeli zostaje zaskarżony, tak jak stało się to w tym przypadku, z obu stron zarówno oskarżeni, jak i pokrzywdzeni zaskarżyli pierwszy wyrok. Ci ludzie dalej uchodzą za takich, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem. I niechże pan Dworczyk i wszyscy inni nie mieszają, i zwłaszcza pan prezydent, który to, co zrobił, to nie było skorzystanie z prawa łaski, to było naruszenie konstytucji. To był delikt konstytucyjny, to jest coś, co stawia tego człowieka pod zarzutem naruszenia konstytucji i możliwość. Postawienia go przed Trybunałem Stanu i zastanawiam się, do jakiego stopnia te obecne naruszania dzień w dzień porządku prawnego i utrudnianie normalnego funkcjonowania państwa, nie bierze się z tego, że Pan Duda chce się wywinąć. Tyle tylko, że to się odbywa naszym kosztem, kosztem każdego zwykłego człowieka. Polityk, który narusza konstytucję, nie to, to nie jest gra na szczytach politycznych, to jest zagrażanie naszemu bezpieczeństwu i to jest pokazywanie naprawdę pogardy wobec zwykłego, szarego człowieka. Pani profesor, domykając wątek samego ułaskawienia, czy nie obawia się Pani, że to właśnie ułaskawienie stworzy w więziennictwie pewnego rodzaju precedens, że ludzie, którzy siedzą w więzieniach będą próbować albo powoływać się w jakiś sposób na to, co się wydarzyło i również chcieć albo żądać, pragnąć tego typu ruchów, ułaskawień? Pomiędzy chcieć a móc jest duża różnica. Proszę zauważyć, że my ciągle mówimy o dwóch politykach, a przecież w tej sprawie skazano cztery osoby. Dlaczego pan prezydent równie aktywnie nie walczy o pozostałych dwóch? Dlaczego pozostałych dwóch nie znamy nazwisk? Chcielibyśmy zapewne zadać to pytanie, gdyby tylko można było podczas oświadczeń pana prezydenta zadawać pytanie. Ale to zadajmy je teraz. Tam było cztery osoby. Dwóch, którzy wykonywali polecenia tych dwóch pierwszych. Nie wiem, czy siedzą, czy nie, ale są skazani i jakoś nikt nie podważa zasadności tego skazania. Oni byli wykonawcami. A jest w prawie karnym coś takiego jak kierownictwo i zlecanie i wykonywanie. W związku z tym to jest pierwsza część odpowiedzi na pana pytanie. Czy to jest precedens? Nie. Sprawa łaski się korzysta. Sprawa łaski korzysta się wobec osób skazanych za popełnienie przestępstw. Ci panowie są takimi. Przestępcami politycznymi, jak hydraulik jest przestępcą hydraulicznym. To nie moje, to ktoś inny powiedział, ale to jest nieprzyzwoite, aby nazywać ludzi, którzy wykorzystując władzę, naprawdę niszczyli życie innym ludziom, powodowali, że ci ludzie tracili twarz, tracili pracę, tracili rodziny, tracili zdrowie, tracili wolność, tracili życie. Niektórzy z nich. I teraz w więzieniach jest cała masa ludzi, która marzy o ułaskawieniu, i jeżeli popatrzeć na to, ile tych ułaskawień jest, to jak widać pan duda się z tym nie spieszy, i procedura trwa długo. Także jeśli miałabym coś zarzucać temu, co się stało, i jeśli miałabym coś zarzucać ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu, to tempo, w jakim zostało to zrobione, ale przyjmuję, czy to tempo świadczyło o tym, że właśnie. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny, wyszedł naprzeciw temu, aby ewentualnie uspokoić nastroje społeczne i dać możliwość panu prezydentowi podjęcia decyzji, którą pan prezydent rzeczywiście mógł podjąć sam od razu, ponieważ konstytucję stosuje się bezpośrednio wtedy, jeśli jest to możliwe. I przepisy kodeksu postępowania karnego umożliwiają prezydentowi podjęcie procedury ułaskawienia. Na własne życzenie. Nie zrobił tego, i to jest pytanie, dlaczego tego nie zrobił sam. Natomiast wydaje się, że zrobił to po to, że nie stać go w żadnym przypadku za wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. Ale pan się zapytał o sytuację w więziennictwie. I gdyby ta sprawa spowodowała, że zaczniemy o tym rozmawiać, do jakiego stopnia nie przestrzegamy prawa wobec osób skazanych, to byłoby dobrze, bo rzeczywiście. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie przestrzegamy prawa wobec najsłabszych, a więźniowie są najsłabsi, mają najmniej do powiedzenia, najbardziej się z nimi nie liczymy, bo uważamy, że są to ludzie, którzy popełnili błąd, w związku z tym powinni odpokutować. Natomiast w momencie, kiedy warunki, w jakich przebywają, są nieludzkie, poniżające, zbliżające się do tortur, a takie są wtedy, kiedy warunki Bytowe, życiowe są naruszane i wiemy to od czasów wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich wiele lat wcześniej, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak jak traktujemy więźniów, tak będziemy traktowani my na wolności. Nie będzie lepszych warunków w szpitalach, jeśli będziemy sobie pozwalali na łamanie prawa wobec więźniów. Nie będziemy szybciej załatwiani w urzędach, jeżeli będziemy sobie pozwalali na to, żeby bezprawnie wykorzystywać tych ludzi do taniej, a często niewolniczej siły roboczej i do trzymania ich w warunkach, które pozwalają nielicznym na tym zarabiać, a w większości pozostawiają naprawdę warunki, które urągają polskiemu prawu. Jedna, jeden przykład, mamy 3 metry kwadratowe na jednego człowieka, mamy ponad 70 tysięcy ludzi w więzieniach, w warunkach, w których to więzienie nie jest przygotowane na więcej niż 50 tysięcy ludzi. Pani profesor, więziennictwo absolutnie bardzo ważna sprawa. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś o tym porozmawiać, ale jeszcze chciałbym wrócić do kwestii panów Kamińskiego i Wąsika. Dzisiaj przed nami posiedzenie Sejmu. Czy oni są posłami, czy nie są. Ja chciałbym tylko skonfrontować kilka opinii i posłuchać, co ma pani na ten temat do powiedzenia, bo tutaj profesor Ryszard Piotrowski. Próba wygaszenia mandatów w Sejmie była e, usiłowaniem nieudolnym. Sędzia Joanna Lemańska, Sąd Najwyższy przyjął, że nie doszło do wygaszenia z mocy prawa, bo wyrok sądu okręgowego nie wywołał skutków z powodu wcześniejszego skorzystania z prawa łaski. Więc ja to już to trochę. To sędzia Joanna Lemańska, sędzia Sądu Najwyższego. Ja już nie wiem, ja się zgubiłem. Nie wiem, jak. To interpretować, są posłami czy nie są. To nie jest ważne, co myśli Monika Płatek. Ważne jest to, co mówi Polska Konstytucja. Polska Konstytucja w artykule 99 mówi: Wybraną do Sejmu lub Senatu osobą nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. W tym momencie, ponieważ wcześniej zostali wybrani, następnie zostali skazani, wygasa z mocy prawa ich mandat. Pan prezydent, ułaskawiając ich, stwierdził, że orzeka również o zatarciu skazania. Decyduje, że to jest zatarcie skazania, co oznacza, że w momencie, kiedy będą kolejne wybory, a prawdopodobnie o to chodzi, żeby zrobić z nich działaczy. I umożliwić im startowanie w następnych wyborach, co jest szalenie nieuczciwe i bardzo niebezpieczne, panowie będą mogli startować. Ale na dzień dzisiejszy, nie z mocy tego, co mówi pan Piotrowski, co mówi sędzia Lemańska, co mówi Monika Płatek, ale z mocy tego, co mówi konstytucja, jeżeli panowie zostali ułaskawieni przez prezydenta obecnie, to znaczy, że wcześniej musieli być przestępcami skazanymi prawomocnym wyrokiem. Ponieważ są przestępcami skazanymi prawomocnym wyrokiem, to przestają być posłami z mocy artykułu 99 Konstytucji. Nawet I Maciej teraz... Wąsik, w momencie, kiedy jeszcze to postanowienie nie zostało opublikowane w monitorze polskim, na który powołuje się też część prawników. Tak. I teraz ja rozumiem profesora Piotrowskiego, bardzo szanuję Ryszarda Piotrowskiego. Natomiast Konstytucja mówi o tym, że przestają być. Posłami, z mocy prawa. My w procedurach, czyli pan hołownia niczego nie orzeka, niczego nie postanawia. Pan hołownia ma obowiązek przyjąć to do wiadomości, jest jeszcze procedura administracyjna zatwierdzania stwierdzania po raz kolejny tego, co wynika z samej Konstytucji. Ale czy nie powinniśmy w takim razie w przypadku... poczekać do końca tej procedury? Nie, bo tutaj też mam kolejną opinię byłego szefa PKW, Wiesława Kozielewicza, który twierdzi, że to tak jak ze zgonem. Dopóki osoba, która umarła, przepraszam za ten przykład, ale jeśli nie ma aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, to ta osoba istnieje prawnie. I czy tak nie jest tak samo z mandatem nie. poselskim? Nie, bo mamy artykuł 99 Konstytucji. I może w przypadku zgonu bywa różnie, ale nie w przypadku... Sytuacji, w której mamy świadome dążenie do zniszczenia fundamentów państwa, na którym, które tak naprawdę jest gwarancją tego, czy będziemy żyć w bezpiecznym kraju, czy nie będziemy. I teraz jeszcze jedno. Sytuacja z jednym z panów, gdzie to postanowienie zostało wydane przez sąd w składzie, w którym są sędziowie, a nie ludzie przebrani w Togi. Jest jasna, sytuacja drugiego pana pokazuje, jak ważne jest, żeby również sędziowie, którzy są w Sądzie Najwyższym, którzy są sędziami wybranymi w prawidłowym procesie, mieli poczucie odpowiedzialności za to, co robią. Nie stosowali uników i wykazywali się nie tylko wiedzą prawną, ale również pewnym kręgosłupem i poczuciem odpowiedzialności za to, co się z nami wszystkimi dzieje, a nie tylko z ich własną karierą. W momencie, kiedy przekazujemy to do ciała, które nazywa się sądem, ale sądem nie jest. To jest tak, jak my byśmy się ubrali w Togi i udawali, że jesteśmy sędziami. To dążenie do zachowania porządku, do przywrócenia porządku prawnego, gdzie mieliśmy sytuację, w której ci, którzy byli u władzy, starali się zmienić ustrój państwa. Czy można zmienić ustrój państwa zgodnie z konstytucją? Tak. Trzeba mieć większość w Sejmie, która pozwala na zmianę konstytucji. Kaczyński i spółka nie mieli tego. W związku z tym posuwali się cały czas do tego, aby połamać zasady pra państwa prawa, wprowadzić urzędy i wprowadzić instytucje, które pozwalają na rządzenie bez liczenia się z naszą wolą i z prawem. I to jest problem drugiego pana. I teraz problem, z jakim mamy do czynienia, to jest. Rozumiem tutaj stanowisko Ryszarda Piotrowskiego, który mówi, jak być powinno w normalnym świecie. Nie jesteśmy w normalnym świecie. Jesteśmy w świecie, w którym poprzednie rządy zaminowały nam ustrój i porządek instytucjonalny, a my musimy dążyć do przywrócenia. I teraz najważniejszą w tym momencie sprawą nie jest dodatkowy przepis, który mówi, jak ta procedura ma się odbyć? Najważniejszą, moim zdaniem, w tym momencie sprawą jest trzymać się treści konstytucji. I konstytucja wyraźnie mówi, ktoś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem, nie jest posłem. I gdyby ci panowie przyszli do Sejmu i starali się warholstwo w sposób naprawdę niszczący nam porządek, łamać konstytucję w dalszym ciągu, to znaczy, że dalej są przestępcami i dalej nie było łaskawienia. Jeżeli będziemy mówić, że są posłami, to znaczy, że są przestępcami skazanymi i nie było łaskawienia. Jeżeli było ułaskawienie, to znaczy, że byli skazani, a jako skazani posłowie nie są posłami. Zakładam, że i tak będą chcieli wejść na salę plenarną, próbować głosować. Karty są nieaktywne, ale czy za samo wejście na salę plenarną osób, które. Jeśli już się umówiliśmy, posłami nie są, czy może im coś za to grozić? Tak. To, jest, to są przestępstwa, to jest tak naprawdę naruszanie porządku prawnego i dosyć poważne. W związku z tym to poczucie bezkarności, jakie demonstruje się nam w sytuacji, kiedy 80 tysięcy ludzi siedzi w więzieniach, i proszę pamiętać, wśród nich pewnie są również tacy jak Tomasz Komenda, gdzie lekceważenie zasad przy zbieraniu dowodów i ściganiu, i osądzaniu po to, żeby zaspokoić opinię publiczną prowadzi często do tego, że właśnie skazujemy ludzi rzeczywiście niewinnych. W związku z tym ja mam nadzieję, że jednakże odrobina przyzwoitości sprawi, że ludzie, którzy rzeczywiście nie chcą pogodzić się z tym, że przegrali wybory i prawdopodobnie nie chcą odpowiadać za czyny, które w trakcie kiedy byli u władzy, których się dopuścili, jednak się opanują. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo i o porządek państwa. Pan prezydent mówi o terrorze praworządności. Problem polega na tym, że łamiąc praworządność, pozwala sobie na wprowadzanie terroru i to terroru warholstwa. To jak patrzy, proszę o krótką odpowiedź ostatnie pytanie, jak patrzy na nas w takim razie Europa, widząc to, co dzieje się w naszym kraju? Nie przesadzałabym proszę pamiętać ja jestem osobą starą ja pamiętam jak wyglądał kraj za czasów PRL -u. to nie był zły kraj ale to był kraj w którym nie było wolności w którym nie było porządku kraj który pamięta Kaczyński który chciał sobie przywrócić jemu nie przeszkadzały poprzednie rządy jemu przeszkadzało tylko to że on ich nie sprawuje natomiast dzisiaj jesteśmy w kraju który ma bardzo krótkie korzonki demokratyczne i społeczeństwo, które w większości, pomimo tych niewielkich doświadczeń państwa demokratycznego, do demokracji okazuje się jest przywiązane. W związku z tym można na to popatrzeć jak na proces, który towarzyszy utrwalaniu jednakże systemu demokratycznego, niezwykle trudny, bo ostatnie 8 lat było Naprawdę poświęcone temu, żeby ten, żeby ten porządek zniszczyć. Ale ja bym się nie przejmowała za bardzo tym, jak na nas patrzy zagranica. Ja bym się przejmowała tym, że część ludzi, która jest w polityce, swoje interesy przedkłada na, na nasze wspólne dobro. Jest naprawdę dość ciężka sytuacja. Mamy trendy prawicowe na świecie, mamy wojnę. Na granicy i teraz, jeżeli nie będziemy przestrzegać porządku konstytucyjnego, to nie będziemy mieli ani bezpieczeństwa rozwoju gospodarki, ani możliwości zrealizowania tych wszystkich planów, które pozwalają nam na tym, żeby jakość życia w Polsce, która nie jest zła w porównaniu z tym, co było, ale mogła się rozwijać. To ma być kraj, który naprawdę jest szansą dla młodych. A oni są świetni, wygrali to wybory. To ma być kraj, w którym, przepraszam, ale w którym kobiety są traktowane na serio, i to też jest możliwe. W związku z tym um, myślę sobie, że ta próba zniszczenia obecnej władzy przez opozycję świeżą, się nie powiedzie bez względu na to, jak będziemy postrzegani na zewnątrz, i bez względu na to, jak bardzo Pan prezydent, który nas reprezentuje, jest żałosny. I żenujący w swoich działaniach, i to jest przykre. Profesor Monika Płatek, specjalistka w zakresie m.in. prawa karnego wykonawczego Uniwersytet Warszawski, gościła w studiu wirtualnej Polski. Dziękuję za ten rozmowę. Dziękuję również.